No Halina, Halina, słuchaj, Halina, ty ci powiem, że ten marszałek rotacyjny, ten co powoduje, że barierki pod Sejmem się pojawiają i znikają, ten Kotłownia, Hołownia, Szymon, to ci powiem, że tak się kiedyś z niego śmieli, że on taki ryczek, że płacze nad konstytucją, a powiem ci, że w ostatnim czasie to on mi tak zaimponował, on taki prawdziwy mężczyzna jest, jakby to nasz prezydent wszystkich Polaków Andrzej powiedział, amerykański. Amerykański, amerykański. No, taki amerykański jest ten Szymon. Jak on mi ostatnio powiedział na konferencji, że on normalnie to Putina by w ziemię bił, że on to by porządek z nim zrobił. Jezus, jak ja to słuchałem, kochanie, tam brakowało tylko, żeby on koszulę rozerwał i trzy włosy mu na klacie wyskoczyły. Ping, ping, ping. Taki męski. Jak jego żona, bo jego żona to wojskową jest. Jak ona zobaczyła go na tej konferencji, to na pewno z niego dumna taka była, że mu SMS-a napisała, że normalnie jest cała mokra, nie mokra, tylko dumna, że dumna jest z niego, że tak jest z niego dumna. No, a teraz to w ogóle, on mi tak zaimponował, pokazał, że nie tylko potrafi żartować z mównicy sejmowej, ale z tym swoim kolegą z tej trzeciego zakrętu, z trzeciej drogi, ten, jak on ma, tygrysek, co na niego żona wołała, że jest tygryskiem, Kamysz, ten szef wielkiej partii rolniczej, a został ministrem obrony, bo nie chciał być chyba ministrem rolnictwa, bo dzisiaj nikt nie chce być ministrem rolnictwa, bo to taki gorący ziemniaczek jest. No, to ministrem obrony został. I oni razem wyszli na konferencję i powiedzieli, że jeśli Donald w koalicji razem, ich razem koalicji nie zrobi porządku z tą składką zdrowotną, no to oni wychodzą z koalicji. To jest ich ultimatum. To jest ultimatum, żeby pozostać w koalicji. No bo oni już chyba troszkę tygodni, miesięcy są z Donaldem i widzą, że Donald w realizowaniu obietnic to ciężko, góra, ciężko! 100 konkretów na 100 dni, ciężko będzie! I postawili mu ultimatum. Boże, co to męscy mężczyźni, ten Hołownia, Boże, tak się z niego śmieli, że on taki płaczek jest, nie? Naprawdę. A ta składka zdrowotna, uwierzcie mi, moi drodzy, sam jestem przedsiębiorcą, sam to płacę, to jest po prostu bandyctwo. To jest bandyctwo, to państwo okrada przedsiębiorców i obywateli swoich i to jest niesprawiedliwe. I z tym naprawdę w tym temacie się zgodzę. Trzeba zrobić porządek i to jak najszybciej. No ale już był rano w Polsacie News, jeden następny z koalicji, ten krzaczasty komuch, czarzasty. I ten, co chciał wszystkich szczepić przymusowo. Moje ciało, moja sprawa, a później twój bicek, nasza sprawa. No to on mówi, że no Szymon powinien przemyśleć te słowa z Włodkiem, bo to takie za bardzo, bo to zagrozi koalicji i tak dalej. No że składkę zdrowotną można reformować, tylko pamiętajcie, proszę państwa, z czego są szpitale utrzymywane, że on to bardziej jest za progresywną składką, czyli bogatszy płaci więcej, biedniejszy mniej. Ale, panie krzaczasty, czemu ja mam płacić więcej? Bo na przykład zarabiam więcej niż Kowalski. Ja rozumiem podatek dochodowy. Ja i tak płacę więcej, bo jak zarobię więcej, to o większej kwoty płacę podatek, płacę większą kwotę. To jeszcze składkę zdrowotną dotyczącą mojego zdrowia też mam płacić więcej. Przecież jak ja zachoruję i pan Kowalski zachoruje, a powiedzmy pan Kowalski mniej zarabia ode mnie, to jak pójdziemy do tego samego szpitala, to będziemy mieli to samo leczenie, bo mamy podobne ciała, te same organy, kurwa, i te same leki będziemy dostawać. A ja może płacąc więcej jeszcze całe życie nie pójdę do lekarza. A pan Kowalski płacąc mniej, ode mnie będzie chodził raz w miesiącu, kurwa. Jaka tu jest sprawiedliwość dotycząca składki zdrowotnej, kurwa. No, także panie krzaczasty. I że szpitale, mówi, bo z tego są utrzymywane. Od lat jest coraz większy nakład, okradacie tych przedsiębiorców, ludzi na tych składkach i czy kolejki do lekarza się zmniejszyły, czy obsługa w szpitalach jest lepsza, czy żarcie jest lepsze? Nie, kurwa. Panie krzaczasty. Także to trzeba zmienić. Pozdrawiam serdecznie.